Dzisiaj porozmawiamy o polskich kompleksach względem Zachodu i dlaczego jesteśmy mentalną peryferią Europy. Od 30 lat nasze społeczeństwo wykonuje tytaniczny wysiłek. Jesteśmy jednym z najciężej pracujących narodów w Europie i na całym świecie. Można powiedzieć, że od poniedziałku do piątku każdy Polak ma w głowie jedną myśl. Muszę zapieprzać dwa razy mocniej niż Niemiec i typowy Francuz po to, aby w końcu w Polsce było tak jak na Zachodzie. Gonimy króliczka, którego nie jesteśmy w stanie złapać. Imitujemy Zachód, dążymy w kompleksie niższości do tego, aby w końcu w Polsce było tak jak na Zachodzie. Typowy Polak zawsze czuje się gorszy i nadrabiający własne braki. Wobec obcokrajowców czujemy się uniżeni i ugrzecznieni. Podkreślamy własne wady, nie widząc własnych zalet. Imitujemy Zachód, kompulsywnie do tego Zachodu dążymy. Teraz, żeby nie być gołosłownym, trzy przykłady z bieżącej lub mniej bieżącej polityki. Pierwszy przykład może jest nieoczywisty. Wrocław, premiera najnowszej książki Donalda Tuska pod tytułem Szczerze. Pełna sala, wypełniona po brzegi, pani dziennikarka z Gazety Wyborczej zapowiada gwiazdę wieczoru i nagle on wchodzi cały na biało ze swoją megalomanią, butą, jak to Donald Tusk. Tylko zastanówmy się, czy ta jego megalomania rzeczywiście jest tak autentyczna i prawdziwa? Nie sądzę. Dlaczego Tusk jest jeszcze bardziej megalomański, jeszcze bardziej butny niż jak to było wtedy, gdy był premierem Polski? No właśnie to jest realizacja tego marzenia Polaków urodzonych właśnie wówczas, kiedy rodził się Tusk. Wyjeżdżamy na Zachód, dorabiamy się, a później z perspektywy tak zwanego mitycznego wujka z Ameryki mówimy naszej rodzinie, jak się sprawy mają w cywilizowanym świecie. Właśnie taki jest dzisiaj Donald Tusk. Drugi przykład to Wiedźmin, wyprodukowany przez Netflixa. Jak pisze Mateusz Perowicz na naszym portalu, oddaliśmy ten bezcenny skarb polskiej popkultury za marne grosze. Nie tylko nie nakręciliśmy tego sami, bo chyba wszyscy pamiętamy produkcję polskiego Wiedźmina kilkanaście lat wcześniej, bo cały czas powstają nowe memy i nowe tak zwane śmieszki z tego, jak zostało to zrealizowane. Tak być musi. Niczego nie mogą już zmienić. Ale nasza polska strona nawet nie pokusiła się o to, żeby w jakikolwiek sposób wesprzeć tą produkcję od strony marketingowej. Nie nauczyliśmy się jeszcze, drodzy Państwo, jak robi się popkulturę na masową skalę. Jeśli chcecie przeczytać, jak robi się popkulturę na masową skalę, przeczytajcie Perowicza. Trzeci, najmniej bieżący, ale za to najbardziej oczywisty przykład to realizacje Polskiej Fundacji Narodowej i zatrudnienie takiej wspaniałości jak Jean Reno, Mel Gibson. I co ci bohaterowie mieli robić? Otóż mieli promować polskość, prawdopodobnie nic o tej polskości nie wiedząc. W analogii do zakompleksionego człowieka. Kiedy zakompleksiony człowiek uważa, że jest w jakikolwiek sposób wartościowy? No właśnie wtedy, kiedy w oczach innych, jego zdaniem od siebie lepszych, zostaje zauważony. I dlatego Polska Fundacja Narodowa wydaje miliony złotych z polskich podatków, aby Mel Gibson w 15 sekund powiedział, że Polska od urodzenia mieszka mu w serduszku. Nie wierzymy w to, drodzy Państwo. Najbardziej charakterystyczną cechą człowieka zakompleksionego jest to, że ten człowiek nie potrafi dowartościować swoich własnych sukcesów. A w tej kategorii, w tej dyscyplinie Polacy są prawdziwymi mistrzami. Jeśli chodzi o wszystkie czynniki makroekonomiczne, to drodzy Państwo, nie mamy się czego wstydzić. Marcin Piątkowski w swojej książce pokazuje, że wchodzimy w prawdziwy złoty wiek historii gospodarczej w Polsce. I to nie jest wcale jakiś XV, XVI, XVII wiek, gdzie w szkołach uczy się nas, że byliśmy potęgą. Może i byliśmy potęgą polityczną, ale nie ekonomiczną. Nigdy w historii Polski, jeśli chodzi o zarobki, jeśli chodzi o produkt krajowy brutto, w porównaniu do państw zachodnich, nie byliśmy tak bardzo do nich zbliżeni. Jeszcze na początku transformacji statystyczny Polak zarabiał 10% pensji statystycznego Niemca. Dzisiaj zarabiamy około 56% średniej unijnej. Nasze PKB wynosi około 70% PKB państw strefy euro. Jesteśmy prawdziwymi liderami wzrostu, można powiedzieć w analogii do azjatyckich tygrysów, prawdziwymi europejskimi tygrysami gospodarczego wzrostu. A wiecie Państwo, co jest w tym wszystkim najśmieszniejszego? Że książka Piątkowskiego, która pierwotnie została wydana w języku angielskim i osiągnęła bardzo dobre wyniki sprzedażowe w Oxfordzie, nie dostała wsparcia instytucjonalnego żadnej instytucji polskiego państwa. To jest skandal. Oczywiście transformacja ustrojowa i gospodarcza to nie pasmo samych sukcesów.
Jeśli chodzi o transformację, to tutaj serdecznie chciałem Was wszystkich zaprosić na 5. Kongres Klubu Jagiellońskiego. Właśnie transformacja, drugie okrążenie to tytuł. I tam będziemy analizować to, jak z perspektywy gospodarczej, ekonomicznej, politycznej Polacy poradzili sobie z całym tym procesem. Jednak fundamentalna diagnoza jest taka, i tutaj zgadzam się z Marcinem Piątkowskim, że należy dowartościować ten sukces, który osiągnęliśmy, gospodarczy, i po prostu powinniśmy potrafić ten sukces sprzedać na Zachodzie. Jako społeczeństwo już jesteśmy Zachodem i to nie tylko jeśli chodzi o czynniki makroekonomiczne, które przed chwilą wymieniłem. Przez ostatni czas przyjęliśmy 2 miliony imigrantów. Jeśli już jedziemy teraz na Zachód, to coraz częściej po to, aby tam studiować albo zakładać firmy. Już 60 tysięcy Polaków założyło swoją działalność gospodarczą na Wyspach Brytyjskich, co podważa stereotyp Polaka pracującego na zmywaku lub sprzątającego kible w restauracjach. Jesteśmy przy drugim okrążeniu polskiej transformacji. A to oznacza, że oczywiście polskie społeczeństwo boryka się z nowymi problemami. Mamy niesłychaną wręcz skalę samobójstw wśród młodych, depresji. Mamy też takie problemy jak sekularyzacja młodego pokolenia. To wszystko prawda. Jednak nie możemy zapominać o sukcesie, który osiągnęliśmy przede wszystkim, choć nie tylko, w dziedzinie gospodarki. Mimo całego sukcesu, który osiągnęliśmy, kompleks niższości względem Zachodu jest nadal niezwykle silny i aktualny. Co ciekawe, to bajeczka. Bajeczka, w którą wierzymy po to, aby móc się rozwijać. To jest druga strona naszych kompleksów. One motywują nasze aspiracje, nasze działania po to, aby ta mityczna kraina mlekiem i miodem płynąca była coraz bliżej. Jak pokazuje Marcin Piątkowski, ta kraina jest już w kraju nad Wisłą, tylko musimy po prostu w to uwierzyć. Jeśli chodzi o rekomendacje na następne 30 lat, to zapytajcie o nie Roberta Lewandowskiego. A dziękuję bardzo. Jakie rekomendacje Robert Lewandowski przynosi na drugie 30 lat polskiej transformacji? Przede wszystkim stosunek do Zachodu. Spójrzcie na tą twarz. Robert Lewandowski, Zachód ma kompletnie gdzieś. On już gra w tej lidze. On jest razem z nimi. Rywalizuje z najlepszymi na świecie. Ma tego pełną świadomość i jest niezadowolony, że osiąga 8 wynik na świecie. Marzy o tym, że za rok, za dwa będzie pierwszy albo drugi. I to właśnie jest w nim fantastyczne. Polska musi uwierzyć, że już na tym Zachodzie istnieje i zacząć konkurować nie z mitycznym Zachodem, którego tak naprawdę nie ma. Musi wybierać sobie konkretne odcinki, w których będziemy rywalizować i ścigać się z najlepszymi. Czy to w konkretnych sektorach gospodarki, czy to na salonach dyplomatycznych Europy, czy to jeśli chodzi o rozwiązania instytucjonalne i bicie się o swoje w Unii Europejskiej. Robert Lewandowski pokazuje polskim politykom i polskim intelektualistom, w jaki sposób opisywać swoje relacje do mitycznego Zachodu, który nie istnieje. To tylko krótki wstęp. Jeśli chcecie więcej, zapraszam na 5. Kongres Klubu Jagiellońskiego. Transformacja, drugie okrążenie. Nie skupiamy się tylko na historii, ale próbujemy kreślić mapę tego, jakie wyzwania czekają nas na następne 30 lat. Dajcie suba, dajcie łapkę w górę i widzimy się 11 w Łodzi.